W końcu tutaj na minimapce to miejsce migało, więc warto byłoby tutaj po prostu przyjść. W co tym razem się wpakowaliśmy? Ja nie wiem, Daxter, w co wy się wpakowaliście, ale mam nadzieję, że się uda zdobyć to potrzebne coś. Kurde, ja wiem, że jestem strasznie powtarzalny, ale ja pierdzielę, jakie to są piękne widoki. Ej, Jack, co to? Bożek prekursorów? Ej, swoją drogą fajne przejście tutaj jest. Takim pomostkiem na drugą stronę. Ekokonstrukcja. Ale wysoko! Spróbuj użyć nowej mocy, by wspiąć się na tę krawędź. Ale wysoko! Spróbuj użyć nowej mocy, by wspiąć się na tę krawędź. A, dobra, trzeba było przycisk w dół wcisnąć, czyli strzałkę w dół, innymi słowy. I lecimy, kurde, z atakowaniem kolejnych robotów, które tutaj chcą wycinać drzewa. Nie wstyd wam? Nie wstyd wam, kurde? Ja tu chcę lasy mieć. Głąby jedne, zasrane wy. Mini lodówo? Co to kurde jest? Znaczy, boże, nie to. A właśnie, kurde. 30 kurde precursor orbów, proszę państwa. Co tu mamy? Aha, statua, która nie działa. Okej. O, i tutaj lawa sobie płynie. Byleby ta skała się kurde nie zarwała, bo trochę problem będzie, jak lawa się tutaj wyleje. Bo wtedy nie powiem, że nie, ale zginiemy sobie. I w ogóle muszę zobaczyć, jak to się mniej więcej nagrywa. Poczekajcie, sprawdzę, czy się dobrze nagrywa. Jo, nagrywa się dobrze, tylko musiałem aż sprawdzić, jak tam u mnie z głośnością mikrofonu, bo nie chcę, żeby mikrofon był na stówę podgłośniony, bo później przestery mogą być. Wolę mieć go ściszonego lekko. Trochę dziwnie, że tym dolnym przyciskiem trzeba, kurde, coś takiego robić. O, czyżbyśmy mieli bossa? Tak, chyba walka z bossem będzie. Potrzebna nam będzie większa łódź. Krajuśku, twardy orzek do zgryzienia. Spróbuj użyć wzmacniacza, by skruszyć jego pancerz. Upuściłeś coś, koleżko. Wow. Nie planowałem tego. Nie planowałem tego, kurczę. Powiem wam szczerze, że okej, poszło mi teraz tutaj do dupy, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ja poznaję mechanikę tej gry, no nie? I w ogóle to jest pierwszy boss, z którym walczymy, no nie? Potrzebna nam będzie większa łódź. Tak więc mogę tutaj przechodzić przez różne takie metody prób i błędów. Ej, robocie! Zakryj swą nagość! Okej, bosik został pokonany, co prawda trochę się namęczyłem, ale warto było się trochę pomęczyć, żeby go pokonać. Wow, co tu u góry mamy? Co to ma znaczyć? Da się tam dostać wyżej? Przydałoby się. Dobra, idziemy dalej, chyba nie da się tam dostać. Kurczę, szkoda, naprawdę szkoda. A, znowu z nim walczymy. To jeszcze nie koniec. Jej, ale ostre! Użyj ekokonstrukcji, by stępić te ostrza. Kurczę, dzwonią do mnie. Dzwonią do mnie, nie podoba mnie się to. Kurde. Było blisko. O. Palnij ich w tors ze wzmacniacza.
Co się dzieje? Koleś się striggerował, kurde. Zobaczcie na to. Ja pierdzielę. O! Nie no, kurde, serio? Ja pierdziule. Chyba mam w miarę prostą taktykę na tego gagatka. Będę po prostu robił to, co zwykle robiłem w Jacku dwójce i trójce. O, patrzcie na to, zobaczcie jak on obrywa. Widzicie? Patrzcie, on ma HP, kurde. Ja co prawda też za wiele nie mam, ale sam fakt cieszy bardzo. No i elegancko, patrzcie na to, kurde, jak padł. Udało się. A masz, kupo śrubek, wkurzyłaś nas. Ja pierniczę. To taka psuła, o której mówił stary świrus. Łap ją. Jezus Maria, powiem wam szczerze, się ładnie, kurde, tutaj napociłem. Co, jeszcze raz? No nie gadajcie, że jeszcze raz. Zniszczyliście już tego robota? Mam nadzieję, że nie macie nic. I tutaj się w ogóle dialog przerwał. Nie wiem, co on chciał tam dalej powiedzieć w sumie. Piekielny kot. Do Hellcata trzeba wrócić innymi słowy. Gdzie on jest? Naprawmy piekielnego kota i uratujmy Kirę z łap tych latających palantów. Chyba tutaj trzeba iść. No dokładnie. Co tak gra, kurde, momentami przerywa dziwnie? Nie rozumiem tego, nie rozumiem, czemu ta gra momentami tak dziwnie przerywa. Jack, zainstalowałem wyrzutnię pocisków, którą zabrałem z samolotu Feniksa. Tam jest galeon, dokładnie na wprost! Uruchamiają myśliwce! Pora spowolnić tę niegrzeczną dziewczynkę! Strzelaj w główne wirniki! Oprywamy! Pokaż im kilka akrobacji, Asie! Próbują uciec! Załatwmy ich silniki, nim będzie za późno! Dziś mnie nie złapiecie, panowie! Nie złapiemy cię? A to się jeszcze okaże, to się jeszcze okaże, kurde, panie kolego. To my ich chyba masakrujemy. Samolot za pomocą części zapasowych. Ha
O, dobra, dobra, dobra. I teraz naparzamy, 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 naparzamy. Dawaj, 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 dawaj. Ostrożnie, mam ograniczoną ilość części zapasowych. Pośpiesz się, Jack! Zostało nam niewiele czasu! Dobra robota, trochę zwalniają. Dalej! Zniszczmy główne silniki. Główne silniki? A, dobra, czyli tutaj. Okej. Naparzamy. Jedziemy z koksem. Kurde, dawaj! Dawaj! Musimy się trochę oddalić, bo kurczę, pieczone w dupę dostajemy. Nie jest dobrze. Jest tragicznie, bym powiedział. Ostrzał! A, i my teraz zoberwaliśmy, ta? Ale przynajmniej checkpoint tu jest, dobra. Tyle, tyle dobrze. Dawaj, 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 silniki. Jeden poszedł, jeszcze drugi. I przy okazji tutaj, kurde, nas atakują. Frajerzy. Wypierdalać, kurde. Ja tutaj robię teraz robotę, a nie, kurde, tak jak wy, nieudacznicy, kurde, będziecie latali se w powietrzu. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze jedno uderzenie i to coś rozpadnie się pod nami na kawałki. Dzieci, no nie uciekniesz przed pomarańczową błyskawicą! Dobrze! Ej, Jack! Musisz zniszczyć te wieżyczki, żebyśmy mogli wylądować! A, wieżyczki to już będzie, kurde, pikuś. Mam ograniczoną ilość części zapasowych! Dobra, spoko, kurde, nie drąż tematu, ja tutaj ogarnę zaraz petardę. Jeszcze tylko 7 wieżyczek, no to kurde. Żyć nie umierać, jak to się mówi. Poczekaj, kurde, Dax. Nie, przestań się niecierpliwić. Mam taki zamiar, przygłupie. Jeszcze tylko 4. Damy radę. Musimy dać. I nara! Mamy! Pozwólcie mu wylądować, chłopcy. Chyba udowodnił już, na co go stać. No, kurde, zajebiście, co? Co, kurde, co tak cwaniakowałeś, Phoenix? Co? Co to ma znaczyć? Dostałeś w dupę i co? Już teraz, kurde, nie jesteś taki hen-hen do przodu, co nie? Dobra, zatem idźmy zobaczyć, co tu się będzie działo, kurczę. Bo nam tutaj na minimapce miga punkcik. Swoją drogą, bardzo fajna baza. A ty co? Uuu, ile amunicji, kurde, panie. Dużo macie tego tutaj. Proszę, a cóż my tutaj mamy? Gdzie Kira? Spędza sobie miło czas z kapitanem. Chyba wiesz, o czym mówię. Jack! Kiro, nic ci nie jest?
Feniksie, nie! Feniksie? A od kiedy to jesteście na ty? Nie powinieneś tu przychodzić. Wręcz przeciwnie. Teraz ten potwór będzie miał szansę zobaczyć, kim naprawdę jest. A ta mała sfera wskaże nam drogę. Nie! Oszaleliście? Stać! Musimy ją teraz oddać. I dopóki jej nie oddamy, macie się nie kłócić. Ale on jest... Rozejm! Już! Uścisk rąk. Teraz musimy wracać po naszą jedyną nadzieję. Przyjdź, kiedy zbierzesz mroczne eko. Potrenuję umiejętności wyroczni. Kapitan pozwoli ci korzystać z naszego hangaru. Możesz zainstalować w samolocie wszystkie mody, które znajdziesz. Ja pierdzielę. Oj, te cutscenki w tej gierce chociaż są śmieszne. Przynajmniej jest tutaj jakieś poczucie humoru, a nie tak jak kurde w tym Jacku X-ie, gdzie w zasadzie wszystko było takie drętwe strasznie. No to co, to lecimy teraz do Kiry chyba, nie? Tak mi się wydaje. Bo tam byśmy się cofnęli i byśmy znowu mieli poziom lotniczy, a my póki co chyba nie chcemy. Nam już starczy chyba poziomów lotniczych, co nie? Swoją drogą... Tak, ten korytarz bardzo przypomina korytarz z pałacu barona Praxisa z Jacka dwójki i trójki. Nie wiem czemu. Takie ściany są dosyć podobne. A nie, w sumie u Kiry będziemy mogli tylko kupić ten. Upgrade do mrocznego eko. A my póki co chyba tego nie potrzebujemy. Więc chyba faktycznie musimy iść tam do samolotu, zobaczyć co i jak i gdzie. Konsoli, by wyposażyć statki i zmodernizować mody. Mogę ci też sprzedać kilka modów, jeśli masz złom na... Okej. Kapitan jest zbyt hojny. Dobra, musiałem dokończyć ten, jak to się mówi, w dialog. Okej, co tu mamy? Karabin maszynowy, rakieta powierzchowna, powierzchniowa, przepraszam. Pocisk naprowadzający, mod prędkości lotu, mod całkowitego pancerza, premia uszkodzeń. Co my chcemy, kurde, wziąć, tak szczerze? Karabin maszynowy by się przydał, na pewno. No, naprowadzający też by się przydał, czemu by nie? I tyle. Mam to, co miałem ogarnąć, to ogarnąłem. Powiem wam, że to jest chyba, że dzisiejszy dzień to nie jest chyba dzień, w którym powinienem nagrywać, bo kurde, non-stop jakieś przeszkadzajki są. Ale dobra, co tu mamy zrobić teraz? Chyba wystartować, no nic chyba tutaj nie mamy do roboty innego. Zobaczymy, co teraz trzeba będzie zrobić za misję. A raczej co trzeba będzie za poziom zrobić w sumie. Na ścieżce wulkanu mamy znaleźć ekoszperacz. On chyba tutaj jest, co nie? Chyba tu będzie, tak mi się wydaje. Polećmy tam, zobaczymy. Kółko, żeby wylądować, tak? Widziałem. No tutaj trzeba polecieć. Okej, i jesteśmy tutaj, dobra, spoko. Czy to nie jest to miejsce, w którym ten? W którym byliśmy już? To jest to miejsce, gdzie był ten ziomek, kurde. Okej, i co, mamy tutaj wrócić z powrotem? A nie, tutaj jest inna sekcja. To jest zupełnie inna sekcja. Dobra, ogarniamy sobie jakąś platformę. Dokładnie tak, dokładnie tak. Trzeba dostać się do góry. Elegancko. To było bardzo eleganckie z mojej strony. Nie będę tego ukrywał. jeszcze raz. Hit.
Dobra, jesteśmy u góry. Elegancko. Nic tu po nas. Możemy iść dalej. Kurde, znowu jakieś takie dziwne... Nie, dzisiaj coś, kurde... ta gra ma jakiś dzisiaj dziwny okres, kurcze. Dziwnie ona chodzi, chyba że ona tak normalnie chodzi, że ona ma czasami takie dziwne spadki FPS-u. Ale no kurde, to jest momentami masakra, jak ta gra na chwilę, dosłownie na sekundkę ci stanie i za chwilę ruszy, nie? O kurde, ty, wschód słońca to jest? Ej, fajne! Nie no kurcze, to jest poziom, który mi mega przypomina Jacka Trójkę w tym momencie, no nie? Wow! Jeszcze raz! Ej, fajne to! Ej, żółta chmura! Może nam dać dodatkowe dopalanie! To jak kupon na paliwo rakietowe! Okej. Teoretycznie chyba jesteśmy na dobrej stronie. No ta, ty, dobrze! Co tu w skrzyni będziemy mieli? Jakiś kolejny upgrade? Ochronna zbroja płytowa? Coś takiego? No, Phoenix widzę, że kurde z nami się teraz bawi w kotka i myszkę. Panie, zobaczmy, kto jako pierwszy dotrze do poszukiwacza. Okej, przyjmuję wyzwanie. Pod warunkiem, że żadna lawa ani żaden ogień nie będzie mi przeszkadzał. To wtedy spoko. Wyzwanie mogę jak najbardziej przyjąć i... Znaczy w sumie i tak już przyjąłem, ponieważ zacząłem cię gonić, frajerze, no ale wiesz o co chodzi. No i znowu kurde pchanie filaru. Kurde, dawaj, dawaj, pchaj, 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 pchaj. No kurde, to pchanie filarów, dobra, to mogę przyznać, że pchanie filaru jest akurat trochę słabe. Znaczy, nie jest słabe, ale bardzo męczące, bardzo paluchy po tym kurde bolą. Dobra, jestem z powrotem. Kolejne cięcie. Ja pierdziule, no dzisiaj tych cięć to będzie naprawdę całkiem srogo. No ale niestety takie jest życie, no. Dzisiaj mam akurat pechowy dzień. Muszę sobie to zapisać, że 26 kwietnia, godzina 11:21 to jest kurde pechowy dzień, jeżeli chodzi o nagrywanie. Bo nie dość, że kurde dzisiaj to mi idzie 100 razy gorzej, jeżeli chodzi o granie w tę grę, to jeszcze non stop muszę cięcia robić, bo ktoś dzwoni. Robi się gorąco, co Jack? Magma idzie w górę. Ja bym się pośpieszył. No, ty jesteś, kurde, Phoenix taki bardzo żartowniś, ale spokojnie, no. Radzę ci przestać, bo jeszcze głupich zabraknie. Kurde, pierdolone. Nie wiem nawet, czy to są skorpiony, czy co to jest. O, orby, a orby sobie wezmę z miłą chęcią. Teraz lecimy z koksem. O, ruchome platformy, coś czego bardzo nie lubimy. I znowu skok na drugą stronę. Mam nadzieję, że jak zginę, to będzie tutaj checkpoint, bo trochę byłoby słabo. Nie będę tego ukrywał. Wygląda na to, że prowadzę. Lepiej przyspieszyć. No lepiej przyspieszyć, tylko pod warunkiem, że będę mógł przyspieszyć, bo na razie to spowalniony jestem non-stop. Na każdym kroku. Dobra. Co tu mamy? 40 orbów przy okazji mamy. Wygląda
wygląda na to, że prowadzę. Lepiej przyspieszyć. Aha, dopiero tutaj jest checkpoint. Fajnie, kurwa fajnie. Bardzo brzydko mówiąc. Zajebiście bym mógł nawet wręcz rzec. Kira będzie taka szczęśliwa, kiedy wrócę z poszukiwaczem. Do zobaczenia na Galeonie. Albo i nie. Ale ty jesteś, kurde, żałosny gościu, nie? Kira będzie, kurde, załamana, że ty jesteś takim oszustem pierdolonym. Ale to taki szczegół. No ja pierdzielę, serio! Haha, i co teraz, gościu? Co teraz, Phoenix? Taki hen do przodu byłeś. Co się dzieje? Ja mam teraz eko szperacz, a ty? No właśnie, co ty masz? Gówno masz. W dupie byłeś i gówno widziałeś, jak to się mówi. Aj, kurde, chyba trzeba będzie to towarzystwo wybić, żeby dalej ruszyć z grom. To jest coś, czego bardzo nie lubię. Jakbyśmy, kurde, nie mogli polecieć do przodu, tylko musimy, kurde, atakować, no. Skręciłem. Zdaje się, że wygrywasz. Karma cię dopadła, sukinkocie. No i sobie teraz wracamy, kurde, do naszego samolociku, do naszego piekielnego kota, który na nas czeka. Piekielny kocurku, gdzie jesteś? Where are you? Dobra, jesteś tutaj. Co za kurde świetnik, taki myślał, że będzie hop do przodu, a tutaj... A, daj pan spokój, co to kurwa za przeciwnik? Gówno, a nie przeciwnik. Masakra, kurde. I z kimś takim mamy, kurde, to ma być nasze jakieś, kurde... A! Co ty tu robisz? Siedzę na tej wyspie dłużej niż sięga pamięć, a wy chłopcy wyciągniecie mnie stąd. Spokojnie, z nerwów! Przecież rozbijamy się na twojej wyspie dosyć często. Dobra, wróćmy i wylądujmy. Dokładnie tak. Szkoda, że nie możemy tego zeskipować. Przydałoby się. Ale nigdy nie wiadomo, czy tutaj zaraz jakaś cutscenka się nie odpali. Lecimy do kurde Kiry chyba. Znalazłem tego gościa, a może on znalazł mnie, ale... W każdym razie jest świetnym mechanikiem i może nam pomóc. Czy wiesz, kim jesteś, starcze? Nie. To twój statek? Niezły osprzęt. Niezłe okablowanie motywatora kierunkowego. No a gdzie jest to małe urządzenie, które podobno może uratować świat? No. Bardzo fachowe wykonanie i wysoka tolerancja. Super sprawa. Nie dam rady. A mówiłeś... Wiem, co mówiłem, ale umiem też rozpoznać kłopoty. A kłopotów to ja bardzo nie lubię. Jakieś wspomnienia? Może... Tak.
Ja tam nie wiem. Widzę teraz ogromne magazyny wypełnione eko. Potężne i mroczne. Ciągną się daleko, aż po horyzont. Proszę pana, my musimy znaleźć nowe źródło eko, by świat odzyskał równowagę. Proszę. I już od bardzo dawna nie widziałem takiej ślicznotki. A to wiesz, czy kłopoty? Ale dla ciebie piękna. Mogę się postarać. O, to urządzenie posiada specjalny mechanizm blokujący, żeby nie każdy mógł włączyć albo popsuć to cudo. Ale wystarczy nastawić zegar blokowanie, a potem odwrócić polaryzację. Gotowe! Szperaczu, zostało już niewiele mocy. Chyba wskazuje na nowe ogniwo paliwowe. Może jeśli go naładujemy, podziała lepiej. Wskazuje dokładnie nad krawędź. Niezbyt to bezpieczne. Ale nie mamy wyboru. Eko burze przybierają na sile. Zgoda. Cloud, gotujcie się do drogi. Ustaw kurs na daleki uskok. Potrzebujemy zapasów na długą podróż. I znów, drodzy przyjaciele, ruszamy w dal. Jack, jeden z piratów zwędził element technologii prekursorów. Popracuję nad nim i może dołączę go do twojej laski bojowej. Furia wulkanu. Ja to pozostawiam bez komentarza. Moi drodzy, wiecie co? Na tym chyba dzisiaj zakończę. Mamy wulkan Fury albo furię wulkanu, jak chcemy sobie nazwać. Ładnie się tutaj dzieje, nie będę tego ukrywał. No, Phoenix musi z nami teraz zacząć współpracować, bo inaczej może być ciężko, kurde. A jako, że pewnie to będzie współpraca na zasadzie chwilę powspółpracujemy, a później zrywamy współpracę, no to chyba wiecie, jak to może mniej więcej się skończyć. Aczkolwiek proszę nie spoilerować, bo to są tylko takie gdybania i pewne przypuszczenia. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten Let's Play. Dajcie znać w sekcji komentarzy, jak wam podoba się Let's Play z Jacka i Daxtera Zaginionej Granicy i czy w ogóle jak wam się gierka podoba. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na Facebooka, Discorda oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie dostaniecie powiadomień o odcinkach z tej serii, jak i innych, to na Instagramie będziecie mieli powiadomienia, a na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą wszyscy integrujemy i tam przy okazji daję wam informacje o odcinkach, które planuję, bądź też i nie planuję, bądź też i jakieś inne tam rzeczy związane z YouTube'em i nie z YouTube'em. To by było na tyle, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Ja to nagrywam 26 kwietnia o godzinie 11:33. Nara!